W świetlicy Tęcza w Bralinie odbyło się spotkanie z uczestnikiem wyprawy Jelczem w Himalaje Maciejem Piotrowiczem. Organizatorem wydarzenia była Biblioteka Publiczna, Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne oraz Urząd Gminy w Bralinie. W 2019 roku bohater spotkania wyruszył wraz z innymi uczestnikami i śladami uczestników pierwszej jeleniogórskiej wyprawy w Himalaje na Annapurna Sołd 1979. Po 40 latach udało im się odszukać w Himalajach bazę wspinaczy i umieścić w górach tabliczkę upamiętniającą uczestników tamtej tragicznej wyprawy. W 2021 roku Fundacja Piotrowicz śladami uczestników wyprawą Jelczem w Himalaje postanowiła rozsławić dorobek polskiego sportu górskiego. O tym wszystkim opowiadał zebranej w świetlicy Tęcza publiczności Maciej Piotrowicz. Początki zaczęły się w ubiegłym wieku, czyli na początku lat 80., na końcu lat 70., kiedy te nasze wyprawy naprawdę zaczęły sportowo przynosić ogromne sukcesy. Pierwsza wyprawa w ogóle Jelczem wybyła w 71 roku, a pomysł, aby powtórzyć wyczyn tamtych kierowców i tamtych himalaistów, chyba też i przyszedł z potrzeby przypomnienia tej historii i tudzież uświadomienia niektórym, że w ogóle Polacy takimi Jelczami w te Himalaje, najwyższe góry, jeździli zdobywać, więc to jest jakby odpowiedź na to pytanie. No i przede wszystkim, żeby też i rodzinnie przypomnieć się historię, bo mój tata na jednej z takich wypraw brał udział jako uczestnik i też takim Jelczem na tą wyprawę się wybierał. Przypomnijmy, że w 2021 roku repliką słynnego Jelonka podróżował także uczestnik wyprawy z 79 roku Ryszard Włoszczowski. Maciej Piotrowicz opowiadał podczas spotkania o ciekawych wydarzeniach podczas podróży. Pokazywał slajdy, a także przedstawiał fragmenty rozmów. W niezwykle ciekawy sposób zwracał też uwagę na temat roli kierowców tych wyprawowych ciężarówek, którzy musieli dostarczyć niezbędny sprzęt oraz w wielu przypadkach zawieźć także czołowych himalaistów w góry wysokie. Na koniec spotkania można było zakupić książkę podróżnika śladami uczestników, zdobyć autograf i zrobić pamiątkowe zdjęcie. To było bardzo interesujące i wyjątkowe spotkanie, w którym licznie uczestniczyli nie tylko mieszkańcy gminy Bralin.